Hejka, witajcie w kolejnym filmie. Wybaczcie za bałagan, ale króliki są właśnie w trakcie posiłku, bo chciałam, aby tutaj usiedziały na filmie, przynajmniej na części filmu, więc wybaczcie za ten bałagan, właśnie tak to wygląda u nas. Jedzą sobie teraz śniadanko, taką mieszankę ze zwierzęcego paśnika ziołowego, którą w sumie stworzyłam sama z ziół codziennych, plus dałam jeszcze trochę różnych innych rodzajów stevo, żeby się zrobiła taka fajna mieszanka. I teraz w sumie to jest takie szybsze, bo nie muszę codziennie komponować tych posiłków i mogę ten czas po prostu przeznaczyć na coś innego, bo jeżeli mogę go zaoszczędzić, no to wiadomo, że to robię. Dajcie znać, czy byście chcieli taki filmik, na przykład jak stworzyć taką mieszankę, czy coś takiego, coś na temat właśnie takich mieszanek, bo będę musiała dorobić, myślałam, że to dłużej mi będzie schodzić, zeszło szybko, więc pewnie będę musiała dorobić, dlatego może przy okazji bym coś nagrała dla Was. Ale dobra, nie przedłużajmy, przejdźmy do tematu filmu. Dzisiaj będzie film o tym przystojniaku. Tak, i na początku zamierzałam nagrać taki film zapoznawczy, można powiedzieć wcześniej, prawie że od razu jak do mnie trafił, ale z drugiej strony stwierdziłam, żeby go przedstawić, musimy się lepiej poznać. I to jest takie normalne. Nie chciałam tak mówić ogólnikowo, tylko już wolałam naprawdę go tak Wam przedstawić, no żeby lepiej po prostu go poznać. Dlatego film nagrywam dopiero teraz. Może zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle zdecydowałam się na drugiego królika. Otóż ja, jak miałam żulika, formalnie tuptusia, na początku, przez pierwszy miesiąc w ogóle nie myślałam o tym, że będę miała drugiego królika. Nawet tak, nie to, że nie chciałam, po prostu w ogóle o tym nie myślałam. Nie wiedziałam, że króliki są stadne. Później, kiedy się dowiedziałam, zaczęłam bardziej wchodzić w temat, zdobywałam nowe informacje, dowiedziałam się, jak bardzo jest to ważne. I już przed wakacjami, bo to pamiętam, że wtedy chodziłam do szkoły, czyli to było jeszcze przed wakacjami, znalazłam jednego królika, spodobał mi się bardzo jeden królik z Fundacji Okienko Życia dla Królików i Gryzoni właśnie. Napisałam od razu do Magdy, właśnie z nią tam pisałam cały czas odnośnie tego królika i było to tak, że ja rano z nią pisałam w szkole i później powiedziała mi, że dam jej znać, bo on już był do adopcji, dam jej znać wieczorem, jeszcze porozmawiam na spokojnie z rodzicami, sama to przemyślę, czy na pewno jestem gotowa już adoptować od razu, w sensie, no wiecie, decyzja jednego dnia, i dlatego powiedziałam, że właśnie dam jej znać wieczorem i do niej napiszę. No i porozmawiałam z rodzicami. Wiecie, ja wychodzę z tego założenia. Ogólnie niestety często działam impulsywnie. Staram się z tym walczyć i no zapobiegać takim sytuacjom. Zwierzę to jest jednak duża odpowiedzialność i dlatego nie chciałam tutaj działać impulsywnie. Chciałam się zastanowić, wolałam właśnie przemyśleć to, porozmawiać z rodzicami, wszystkie ewentualności, no i tak dalej. Myślę, że wiecie, o co chodzi. I kiedy już to przemyślałam i zdecydowałam, że tak, chcę go adoptować, napisałam do Magdy, ale się okazało, że się spóźniłam, nie wiem, jakieś kilka godzin dosłownie, no bo on już znalazł domek, więc wiadomo, no trochę żałowałam, ale z drugiej strony cieszyłam się, że znalazł dom. I Magda mi napisała, że do adopcji za jakiś czas będą jego dzieci. I właśnie to było przed wakacjami, po czym na początku wakacji, jakoś w lipcu, zobaczyłam, że te dzieci zostały wystawione jakby na stronę, że są do adopcji. W ten sam dzień, kiedy zostały wystawione, ja zdecydowałam, że adoptuję fundacyjnego Cordado, czyli właśnie tego pana. I długo, długo czekałam, dlatego że on musiał jeszcze przejść kastrację. On był młodziutkie, naprawdę było malutkie. Tam było całe rodzeństwo, było ich, nie wiem, z piątka? Jeszcze jest nawet do adopcji w fundacji jego siostra. Jest identyczna, naprawdę identyczna. Frapę. I czekałam naprawdę długo właśnie na tą kastrację. Czekałam do grudnia od tego lipca. No i w końcu do mnie przyjechał. Teraz imię. Jego fundacyjne imię to Cortado, czyli tak nazywał się w fundacji. Ja myślałam na początku, że tak zostanie. Przyjechał do mnie i zobaczcie, on ma to ucho tak śmiesznie, jedno do góry, jedno do dołu, czasem postawi dwa, ale opuścić to raczej nie opuści, więc jest naprawdę takim śmiesznym helikopterem. Jego tata wizualnie jest bardzo podobny, ale jednak nie ma tej grzywy, te uszy ma trochę inaczej ułożone, więc no tak śmiesznie naprawdę wyszło. On taki jest helikopter, no przyznajcie sami, helikopter po prostu. Ale moja mama go zobaczyła i od razu na niego mówi, że helikobakter to jest. I wiecie, ja wiem, że helikobakter nie ma nic wspólnego znaczeniowo z helikopterem,
Ale w sumie tak zostało, że jest to teraz bakter. Czyli taki skrót od helikobaktera, bakter. Więc Cortadon to jest takie formalne fundacyjne imię, tak jak tutaj mamy Tuptusia fundacyjne, a przyjął nam się Żulik, Żul. Nie wiem dlaczego, ale tak się przyjęło. Więc po prostu ja mam króliki, które mają na imię tak naprawdę Żulik, Żul i bakter. Helikobakter, ale tak nie mówię na niego, bo jest po prostu za długie. Czyli bakter jest u mnie bodajże od 3 grudnia, 2-3 jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. O zaprzyjaźnianiu nie będę wam teraz opowiadała za bardzo, ponieważ chcę nagrać taki film jeszcze w przyszłości, ale tak wam powiem w skrócie, że nie było to ciężkie. My pojechaliśmy razem z Żulikiem tam po niego i już transporterzy się trochę zaprzyjaźniły w podróży i później kilka dni, no tak do tygodnia jeszcze trwało to zaprzyjaźnianie i było naprawdę super. I właśnie powiem jeszcze raz, bakter jest adoptowany z Fundacji Okienko Życia dla Królików i Gryzoni. I ja jeszcze wtedy nie działałam w tej fundacji, kiedy go adoptowałam. W sumie w trakcie jego adopcji tam zaczęłam działać i teraz jestem wolontariuszką. I zdradzę wam, że mój trzeci królik również będzie z tej fundacji i tu będę miała trochę dłuższą historię z nim. Bo już wiem oczywiście, jaki to będzie, ale właśnie też czekamy teraz na kastrację i też na pewno wam go przedstawię. Już myślę, że będę mogła to zrobić wcześniej, dlatego że no po prostu znałam go już wcześniej. A co ty robisz, łobuzie? I zobaczcie, no tak to właśnie wygląda po posiłku. Tak. Teraz powiem wam troszkę o charakterze baktera. Po pierwsze, jest on totalnym przeciwieństwem Żulika. Z charakteru oczywiście. To jest taki typ odważny łobuz i wszystko naraz, naprawdę. On chciałby wszystko zrobić, wszędzie być, wszystko zjeść. A to jest według mnie taka dzidzia. Ja na niego mówię, że to jest dzidzia. Wygląda jak dzidzia, zachowuje się jak dzidzia. Jest taką małą dzidzią. Po prostu jest taki malutki, bezbronny. Co ty mu robisz? Hej! No właśnie, właśnie o tym mówię, nie? Ogólnie bakter jest, przepraszam was, że tak się to światło zmienia, no ale tak niestety wyszło. Ogólnie bakter jest wycofany bardzo i woli tak obserwować z boku raczej niż uczestniczyć, a jeżeli człowiek odejdzie, wtedy wchodzi do akcji, tak można tu powiedzieć. I było tak na samym początku, że one były w końcu, no ale to w sumie nie ma znaczenia. Jak tylko wchodziłam do pokoju, zbliżałam się tutaj do nich, to bakter uciekał bardzo szybko, w ogóle przewalał wszystko, co miał obok siebie, miski, czy to woda, czy nie woda, przewalał i tylko, żeby się schować pod to ich łóżeczko najczęściej. I właśnie tak uciekał. I w sumie trudno było, żeby w ogóle wyszedł, kiedy był człowiek. Wychodził sobie sam, kiedy było cicho, był spokój, nikogo nie było w pobliżu. Teraz, znaczy później to było tak, że załóżmy uciekał, ale już nie zawsze, czasem zostawał. Teraz jest zupełnie inaczej. Teraz, kiedy ja podchodzę, on właśnie wychodzi, żeby, no, szuka tylko kontaktu z człowiekiem i się bardzo cieszy, kiedy ja podchodzę, naprawdę to widać po nim. Ja wyciągam rękę, on wącha, chwilkę stoi przy mnie i za chwilę barierę ma taką. Taką barierę, której nie może jakby zwalczyć i działamy w tym kierunku, żeby ją zwalczać cały czas, ponieważ po prostu to jest jakby go tak odpycha i on musi odejść. I dopiero za chwilkę może znów przyjść, ale nadal jest ta bariera, której nie może zwalczyć. Ale ja jestem bardzo dumna z postępów, bardzo, ponieważ na początku był to królik bardzo płochliwy, bardzo. Teraz już jest inaczej. On ogólnie ma taki problem, że nie potrafi chodzić po podłodze. No po prostu nie potrafi, nie wyjdzie, ślizga się i panicznie się tego boi. Dlatego, jak widzicie, mamy wykładzinę. Normalnie pewnie by tutaj nie było nic, byłaby podłoga i najwyżej jakiś mały dywanik, ale teraz jest w całym ich kąciku taka duża, duża wykładzina. Wstawię wam tutaj może gdzieś zdjęcie, jakie znajdę. I właśnie teraz ją kupiłam, testujemy, mam w sumie na 2 użycia, bo zdaję sobie z tego sprawę, że ta wykładzina długo nie przetrwa, ponieważ bakter jest takim szkodnikiem, który nie pójdzie po podłodze, nie będzie mógł funkcjonować na podłodze, ale kiedy ja już położę jakąś wykładzinę, kocyk, dywanik, no to wszystko pogryzie. Więc no właśnie taki on jest. Nie może się chyba zdecydować, tak samo jak ze swoimi uszami. Jakiś czas temu właśnie on był jeszcze takim królikiem, który
przy każdym ruchu uciekał. Mówię tutaj też o ruchach żulika, nie tylko moich. I na przykład przy jedzeniu, jak on tam, nie wiem, trzepnął uchem czy coś jego, no tak mówię, w sensie, żeby go odgonić, to on uciekał. A teraz ja zauważyłam, że on nie da sobie w kaszę dmuchać. On właśnie też łapkami już tam potrafi tą miskę przekopać na swoją stronę. Potrafi jednak zawalczyć o swoje, co też się u niego bardzo zmieniło. Jednak i tak jest niżej trochę w hierarchii. Nie zauważam tego jakoś często, żeby tutaj żulik dominował nim. Jednak mimo wszystko jest niżej w tej hierarchii. Zobaczymy, jak długo się to jeszcze utrzyma. Bakter to taka cicha woda. Ja tak na niego mówię. On jest, widzicie, taka dzidzia, tak się boi, ale naprawdę potrafi tutaj jakieś szkody wyrządzić, właśnie pogryźć wykładzinę, narobić niezłego hałasu w nocy. Taki mały, ale jednak dużo potrafi. Jeszcze nie umiesz sztuczek, ale uczymy się tego. Znaczy, w sumie jak na razie umie przychodzić na zawołanie, no to tak w sumie staram się uczyć wszystkie króliki, które przeplątują się przez mój dom. Ale nauczył się tego naprawdę w jakieś kilka dni, więc spoko, myślę, że sztuczek, jak będę tak bardziej już go uczyła, też się nauczy. No widzicie, tak właśnie długo króliki pobyły. Zjadły, zostawiły po sobie bałagan i poszły. Zaraz nie wiem, może jeszcze czymś bym zwabiła, tylko też nie chcę ich przekarmiać, bo jednak na tych filmach zawsze jedzą. I nie bierzcie przykładu, w sensie one nie jedzą cały czas, jeszcze raz to powtarzam. O, ja im daję akurat posiłki na filmy, a tak to nie jest tak, że ciągle wcinają. A po posiłku odpoczywamy tak. Chciałam jednak tego pana wam pokazać na filmie, ale wybaczcie mi bardzo za ten bałagan. Widzieliście sami, że przed chwilką on powstał tak w zwiększonej formie, więc no po prostu... Tak. Po kolacji w nocy jest tak samo, uwierzcie. Ogólnie nie powiedziałam wam, że Bakter jest królikiem odebranym z wielkiej interwencji. Dla tych, którzy nie wiedzą, była to interwencja w Sosnowcu, jakoś właśnie latem, i odebrano 191 królików z okropnych warunków. To była jakaś pseudohodowla. No i Bakter stamtąd też pochodzi. Patrzcie w ogóle, jaki on jest śmieszny. On ma takie umaszczenie kalifornijskie, a tak naprawdę jest takim półbaranem. Plus ma od lewka taką grzywę. A na tyłku ma w ogóle jakieś farfocle, które muszę mu chyba obciąć, bo strasznie mu się to wszystko kołtuni. Ja mu to wyczesuję, ale jak widzicie, ma nadal kołtuny i przyczepia mu się tam siano i jest taka szczota. Dlatego muszę mu to chyba obciąć. On ogólnie jest bardzo kochany, naprawdę. Jest kochaniutki, ale przez strach niestety rzadko okazuje uczucia. Ja jestem wyrozumiała i właśnie i tak jestem z niego dumna, że robi takie postępy. Też co się dziwić, jak on pochodzi z takich warunków i nie wiemy, co tam się działo. No po prostu nie wiemy, co tam się działo. I ja wiem, że tam naprawdę tym królikom się działa jednak mimo wszystko krzywda. One walczyły o jedzenie i tutaj akurat nie widzę, żeby on tak robił, bo wiem, że są króliki, które właśnie jakby okazują to, co wcześniej było. Możliwe, że on się dlatego boi człowieka, znaczy już to właśnie przełamuje, ale bał się człowieka tak bardziej przez te warunki jego wcześniejsze. Na przykład nadal zauważyłam, że jak wchodzi do pokoju mój tata, czyli jednak większy mężczyzna, to on, no strach, boi się, boi. Ale kiedy już ja wchodzę, no to właśnie idzie do mnie przybiega i się cieszy. Więc te wcześniejsze warunki też mogą mieć na to wpływ. I z takich zdrowotnych spraw, no to oczywiście jest wykastrowany, bo jeszcze przypomnę, będę to mówiła, gdy tylko jest okazja, że nie łączymy królików dwóch przed, czy tam trzech, czy tam ile chcecie łączyć. Przed kastracją wszystkie muszą być wykastrowane, niezależnie od płci. Wszystkie i nie ma tak, że łączymy dwa, to załóżmy wykastrujemy sobie tylko samca albo samicę, czy tam jednego z samców. Wszystkie muszą być wykastrowane ze względu na hormony i ogólnie choroby. Zresztą o kastracji jest film, więc się możecie dowiedzieć, dlaczego powinno się kastrować króliki. Więc jeśli chodzi o jakieś choroby, to przeszedł tylko świerzb. Właśnie z tej interwencji tam wszystkie te króliki miały świerzb.
a świerzb jest taką cholerą, która powraca. Potrafi powracać właśnie na przykład przy stresie, a on wiadomo przeżywał jakiś tam stres przez zmianę miejsca, nowe osoby, nowe przyzwyczajenia, to wszystko wpływa na to. Dlatego świerzb się pokazał i u niego, i u tego pana. I je leczyłam przez tam jakiś czas. Kilka dni temu byliśmy na szczepieniu, bo też się nie udało nam wcześniej zaszczepić, w sumie podjęłam dużo prób, ale nie wychodziło, po prostu przychodziłam tam do weterynarza i a to świerzb, a to nie mogli dzisiaj wykonać tego szczepienia. Naprawdę różne historie, w końcu kilka dni temu udało mi się ich zaszczepić, bo właśnie też pod kątem tego były tam obejrzane, czy nie ma już tego świerzbu. I na szczęście już nie ma, więc bardzo się z tego powodu cieszę, udało nam się to zwalczyć, mam nadzieję, że już nie powróci, bo wiadomo, świerzb się przenosi, jeżeli jeden królik ma, to ma też drugi, albo leczymy profilaktycznie po to, żeby się nie przeniósł po prostu. Więc mam nadzieję, że trochę bliżej poznaliście baktera. Ja, jak mówiłam, z tym trochę zwlekałam, ponieważ sama chciałam go poznać jak najlepiej. I mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeszcze raz przepraszam za bałagan, no ale widzieliście sami, jak on powstawał. Mam jeszcze do Was taką jedną prośbę. Prosiłabym Was, abyście pod tym filmem w komentarzach zadawali pytania do Q&A. I ja wybiorę tam kilkanaście pytań najciekawszych, ponieważ będę chciała nagrać właśnie w Q&A. I obiecuję, że film pojawi się w najbliższym czasie, ale chcę te pytania już mieć po prostu wszystkie zebrane, żebym miała już do tego bazę i tyle. Więc dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, w sumie film wyszedł w dość długi, myślałam, że będzie krótszy, ale mam nadzieję, że Wam się podobał i co, do następnego, pa pa!